No cóż, chyba się zdaje szamanowi, że jest. Znaczy nie zdaje się, nawet słyszy się podwójnie. No to jedziemy. Krokusy już, moi mili, u nas prawie śniegiem przysypane. Jak tak dobrze pójdzie, to jeszcze będzie z 10 cm. Bo choć dzisiaj tylko tak lekko przyprószone, ale no temperatura jest... W zasadzie to nie patrzyłem teraz wieczorem, aż z ciekawości. Zobaczę, tak dla info, co prawda tu daleko, no gdzieś koło 0 stopni, to nie jest jeszcze tak źle, no ale jutro może będzie 5, więc śniegiem może posypać, bo dziś większość tego co sypało stopniała, bo ziemia już troszeczkę się rozgrzała. Ale jak będzie minus 5, no to będzie się ten śnieg już trzymał. Także jak na 20 prawie kwiecień, niby to góry, nie jest to jakaś nadzwyczajność, ale no, można powiedzieć, że w XXI wieku to takie dość rzadkie. Jeszcze 30 lat temu, no to się to zdarzało, czy 40, tak dość często, później tak coraz rzadziej, tym bardziej, że tutaj tak wychodzi, że pewno do, nawet jak szkoła będzie pierwsza w tym roku w okolicach maja, to też może się zaczynać no, temperaturami podobnymi jak teraz. Także wszystkich, którzy się wybierają, pomijając, że dobrze by było, żeby się zgłosili, koniec końców już pora, żeby szaman w ostatniej chwili się nie dowiadywał, to jeszcze niekoniecznie niech na nas stawiają się na środek wiosny ciepły, tylko może jeszcze będzie taki no resztka zimy wręcz. No ale to jeszcze chwilę przed nami, chociaż nie aż taką daleką, 2 tygodnie raptem, więc to niewiele czasu. Dzisiaj, mimo że wypada nam niby ta dłuższa audycja, sobotnia jaskinia, ale w zasadzie już szaman w międzyczasie przez te ładnych parę miesięcy odwykł, że to jakaś jest ważniejsza, bo sobotnia, bo w zasadzie te audycje już zupełnie innymi cyklami idą, ale z racji właśnie tego, że w tą trzecią fazę już nawet u tych, którzy zaczynali tam 3-4 kwietnia praktyka z pierwotnymi kodami źródła weszła, no to trochę chociaż ostatnio się szaman odnosił, no ale może jeszcze się troszeczkę odniesie, bo można tak by powiedzieć, że no wchodzicie w zupełnie inną przestrzeń. Nie jest to takie równe. Jedni trochę idą z przodu, inni trochę, w zasadzie każdy tu idzie swoim tempem, natomiast no, te procesy w pewien sposób są nieuniknione. Mówił szaman ostatnio, że tutaj ta praktyka zahacza teraz o treści z egregora, czyli o treści, można powiedzieć, Boga, najważniejsze, jakie tutaj dla świadomości są. No a ponieważ generalnie tutaj z poziomu umysłu genetycznego to mamy tylko
mnóstwo bajek, ale te bajki są bardzo mocno zaczepione na świadomości w zasadzie każdej istoty, z tego względu, że no, tworzą tutaj, można powiedzieć, ten sufit, czy ten dekiel tego całego hologramu. No i w pewien sposób też porządkują przestrzeń, żeby człowiekowi, który tutaj został zwabiony, bo niektórzy sami zdecydowali o tym, choć można powiedzieć, że nie ludzie zdecydowali, niektóre świadomości potraktowały to jako swoiste pole treningowe, ale tak było bardzo, bardzo dawno temu według liniowego czasu. Natomiast potem no, nie bardzo miały wyjście. A treści, które tutaj później powstawały, miały na celu jedno, żeby z tej pułapki de facto nie było możliwości uciec. Piękne bajki powstały, jak to dzięki temu może się świadomość rozwijać. No i powiem tak, no, jest to zajebista szkoła treningowa, do tego stopnia ekstremalna, że praktycznie sporadycznie niektórym udaje się ją zaliczyć. Gdyby była taka frekwencja możliwości w jakiejkolwiek szkole, no to powiem tak, niewielu by kończyło podstawówkę. A może nie wychodzilibyśmy z żłobka, to może nawet bardziej adekwatne jest. A teraz taki czas, że pora na to jest. Natomiast, tak jak to szaman mówi, pora jest na aktywację potencjałów. Te potencjały są przywrócone, natomiast czy uda się przesycić przestrzeń tak przerobionymi treściami, że zmieni się, można powiedzieć, cały układ tego hologramu, zmienią się potencjały aktywne na przestrzeni i dzięki temu będą możliwe w krótkim okresie czasu bardzo spektakularne manifestacje de facto w każdej dziedzinie życia. Jeśli te treści zostaną przerobione, przestrzeń zostanie, można powiedzieć, będzie mieć zupełnie inną dynamikę, będzie mieć zupełnie inne możliwości. Z pewnością nie będzie to na rękę tym, którzy za tym status quo tej przestrzeni się opowiadają, no a można powiedzieć, że za tą możliwością, za tą opcją póki co opowiada się nie tylko zarządcy tego hologramu, tego świata, w którym się manifestujemy, ale w zasadzie wszystkie ludzkie istoty. Tak jak chomik w karuzeli, szaman to kiedyś pokazywał. W zasadzie można by to dziś pokazać, bo to dość dobrze obrazuje no proszę, już mamy chomika w karuzeli, zaraz szaman go pokaże. Mm-hmm.
To jest obraz, który dość dobrze odzwierciedla. No tutaj ten chomik nie chce, o widzicie, w końcu ruszy. No i tutaj się tak wszystko kręci. Jak ten chomik w karuzeli. W kółko i wydaje się, że wszystko jest tu nowe. Czasami stanie, no bo chomik się też zmęczy. No ale generalnie jak mu ten obraz miga przed oczami, to ma wrażenie, że widocznie trzeba kręcić. No widzicie, to jest nauk. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Tu ta ręka, która się tu pojawia i nim chce zarządzać, to ta metaforyczna ręka, która powoduje, że ludzie tutaj tak w to wchodzą, ale jak widzicie, jak się już mocno chomik wkręci, to potem sam pada ofiarą tego specyficznego nałogu. Natomiast no, teraz są możliwości troszeczkę inne i przynajmniej na potencjale jest możliwość, żeby z tej karuzeli zrezygnować, a przynajmniej żeby była możliwość świadomych wyborów, czy chcemy w tej karuzeli tkwić, czy nie. Także szaman uczula na to wszystko, co się dzieje. Bo te treści z egregora są bardzo mocne. Nie wszyscy odczuwają, choć oczywiście tu też szaman ma takie info, że w zasadzie, no powiem tak, nie ma info, żeby te treści z egregora, czyli treści dotyczące Boga w różny sposób nie wpadały w przestrzeń przy oktazji praktyki. U tych, u których jeszcze nie wpadają w przestrzeń, czy to na poziomie jakimś relacyjnym, pojawiają się osoby, które to niosą, lub pojawiają się sytuacje, które w pewien sposób stymulują takie treści, lub w świadomości nagle pokazują się takie przestrzenie, które no, mogą wręcz fizycznie dławić i pozbawiać oddechu. Moi mili, tak to niestety działa. No i jak to szaman mówił, trzeba w takich sytuacjach oddychać albo zanim nastąpią, zostawiać te treści i wrócić do nich wtedy, kiedy poczujecie się, że to jest ten czas. I to szaman mówi zupełnie poważnie. Czasami no, zbyt nie ma, można powiedzieć, warto do tego użyć rozpoznania. Oczywiście wszyscy, którzy zaczęli z was tą praktykę, mają opcję na to, żeby to, co dzięki niej można uzyskać, aktywować de facto i przepracować przede wszystkim te programy, które uniemożliwiają manifestację, natomiast tak jak szaman mówił, dopiero kiedy się ujawnią wszystkie pierwotne kody źródła, a to nie jest tak, że szaman je trzyma na podorędziu i kiedy dojdzie do wniosku, to wrzuci je w przestrzeń. One dopiero się potrzebują zamanifestować, kiedy przestrzeń wypełni się, można powiedzieć, przepracowaniem, czyli aktywacją już tych pierwotnych potencjałów, które niesie pierwszy z pierwotnych kodów źródła, jak to zostało nazwane.
Oczywiście tutaj się pojawiło pytanie Jodoli. Jakoś wychwycił go szaman od razu, choć ostatnio się nie patrzy na czacie. Oczywiście, że można dołączyć, tam chyba się szaman odnosił. To jest w zasadzie, no, nie ma tutaj żadnego czasu i to nie szaman wyznacza ten czas, tylko gotowość tych, którzy czują, że jest im to do czegoś przydatne. Mówiłem o tym na początku, że najistotniejsze w tym jest rozpoznanie, nie wkrętka szamana, bo tutaj nie ma żadnych obiecanek, do czego to prowadzi, bo te kody są czytelne i jasne. Nie ma tutaj żadnych wkrętek ani żadnych podpięć, ponieważ jest to też proste i oczywiste i na tyle przejrzyste, że nie ma możliwości tam pod tym nic, czy w tym nic ukryć. Ale polecam tutaj swoje wglądy, swoje rozpoznania. W tej audycji i potem w następnej aktywacja, chyba tak się ona była zatytułowana, jest, można powiedzieć, są takie tylko treści, które w pewien sposób to aktywacja 31.1, no właśnie. Są treści, które umożliwiają, czy umożliwiają. Można się bez nich obyć oczywiście, ale zawsze łatwiej na początku, kiedy jest jakieś tam prowadzenie, czy jak to szaman nazwał, optymalizacja. Natomiast oczywiście można się tutaj swoimi rozpoznaniami kierować i one wcale niekoniecznie będą gorsze, tym bardziej, że jednak sporo osób, sporo jak na słuchaczy szamana zaznaczam, wykonało olbrzymią pracę na przestrzeni, przede wszystkim swojej, ale ona jest już widoczna na szerszej przestrzeni, można powiedzieć, na poziomie umysłu genetycznego. I powiem szczerze, to nie jest właściwe słowo, ale szaman postrzega to tak, że mocno jest poruszenie na przestrzeni, gdyż ta prasa została już zauważona i tak jak pewne procesy, o których szaman mówił, że zatrzymać się tego nie da, również ten proces, no, dołączył do tego typu zdarzeń, których nie da się już zatrzymać. No chyba, żeby wykasowali wszystkich, łącznie z tym, co w necie na ten temat też funkcjonuje, co jest w zasadzie już niemożliwe. Na pewnych poziomach ta manifestacja była możliwa, a ponieważ szaman przede wszystkim, czy szamanowi udało się, może gdyby jemu się nie udało, byłaby jakaś inna istota, której się uda, to udałoby się w podobny sposób, ale to jest teoretyzowanie, moi mili. Wracam tutaj do tego, że co szaman mówi już od jakiegoś czasu, że teraz czas jest manifestacji w ludzkich powłokach, a nie czas opowieści i powoływania się na channelingi, anioły, tudzież inne istoty, które chciałyby swoją miłością i nadzwyczajnością wspomóc te procesy, które ludzie mają do zrobienia, moi mili. To w większości są wkrętki. Nawet jeżeli nie są to wkrętki, to ci ludzie, którzy
channelują takie istoty. Zaznaczam, że czasami channelują sami siebie, nie zupełnie o tym nie wiedząc, w operacyjnej świadomości. Postrzegają to przez swoje nieprzepracowania, jak to szaman nazywa, czyli patrzą przez swój bardzo subiektywny system postrzegania, ze względu na to, że on nie odzyskał możliwości klarownego takiego postrzegania, choćby z tego względu, że tutaj nie mamy, póki co nie mamy, ludzie nie mają systemowych możliwości do takich operacyjnych, do rozumienia mechanizmów przestrzeni. To jest bardzo, czy może powiem tak, nie jest, ale było bardzo pilnowane, żeby taka wiedza, takie możliwości nie były w ogóle w zasięgu ludzi. Jeśli komuś, przepraszam, jakiejś istocie raz na, nie powiem dekadę, tylko na setki lat, a czasami na większe okresy, udawało się przez te zapory przejść, to i tak w zasadzie nie było możliwe to do nawet do pozostawienia śladu na jakiekolwiek rozumienie dla tych, którzy mogliby teoretycznie podążać taką ścieżką. Ze względu na to, że no, przestrzeń zupełnie inaczej funkcjonowała niż funkcjonuje teraz. Praca, którą taka hipotetyczna istota zupełnie miała do wykonania, była tak gigantycznie zmieniała świadomość, że w zasadzie nie było możliwości jakiejkolwiek ciągłości nawet rozpoznania u innych istot. Przede wszystkim możliwość komunikacji w którymś momencie się urywała. Teraz mamy inny czas, teraz mamy inne technologie. Również to jest ta, można powiedzieć, dobra strona technologii. Mimo że w większości treści, które zostały tutaj przy okazji okresu fali, były celowymi wkrętkami, ale można powiedzieć, że nawet jak one były, jak to szaman nazywa, fazowo przesunięte troszeczkę, czyli nie pokazywały rzeczywistości i mechanizmów w sposób taki, jak one funkcjonują, tylko w zniekształceniu, to i tak w pewien sposób zunifikowały i podniosły ogólnie bardzo mocno świadomość populacyjną. Do takiego momentu, w którym na niektórych poziomach, kiedy jest już możliwe rozpoznanie i zrozumienie, istoty mogły w sposób fizyczny oddziaływać na przestrzeń, a przede wszystkim na umysł genetyczny, co de facto powoduje, że jest jakiś nikły, bo nikły, ciągle wydawałoby się, jak to szaman mówi, niewystarczający, ale nie można tego, czy nie powinno się przynajmniej, oceniać z punktu widzenia właśnie stop klatki, w której teraz jesteśmy, ponieważ jest to ciągle bardzo dynamiczny proces. I to wszystko powoduje, umknęło tutaj szamanowi coś, no ale do tego wrócimy po jakimś czasie, bo za dużo wątków tutaj się w tym wszystkim wyświetla, moim mini. Znowu. No dobra, spróbuję szaman zwolnić, bo to są szeroko, nie tylko szerokopasmowe
wątki, ale można powiedzieć wielościeżkowe przede wszystkim. Ostatnio właśnie kilka dni temu, czyli trzy chyba wtedy, jak była ostatnia audycja, szaman jak ostatni raz 11 w tym roku wszedł, czyli drugi raz z samego dołu, z Hondrasy na Skrzyczne Bosakiem, to właśnie taki proces przechodził, który się odzwierciedlał również w fizycznych strukturach mózgu i ciała, i postrzegania również, że miał takie, po prostu przełączał się pomiędzy jednym a drugim krokiem w taki sposób, jakby mu się wyświetlały zupełnie oddzielnie od siebie niepołączone klatki na filmie. Jakbyście sobie wyobrazili, że każdy film jest, żeby był ruchomym obrazem, no to kiedyś było 24 klatki na sekundę, dzisiaj jest 30, czasami 60, z racji tego, że mamy inną technologię cyfrową. Dopóki to były klisze filmowe, to z reguły było 24 klatki na sekundę. Wtedy jest pełne złudzenie ruchomości. No i szaman miał właśnie takie przełączenia, że w przeciągu ułamków sekundy mu się co któraś klisza pokazywała, czy można powiedzieć, tak to odbierał. I mimo że to były ułamki sekund, to w odczuciu był to no dość długi czas, na tyle długi, że każdą oddzielnie z tych kliszy, idąc na Skrzyczne Bosakiem, rejestrował szaman jako oddzielny obraz zupełnie, niepołączony z następnym, który no pojawiał się w mikrosekundach w jego widzeniu i w jego świadomości. No i jeszcze każdy z tych obrazów, można powiedzieć, nie dość, że był no fizycznie widzialny, tak jak wszystko, co widzimy wzrokiem, czyli no patrzył się z reguły, ponieważ szedł w górę, no to pod nogi, tak 2-3 metry przed siebie, więc widział kamienie, jakieś tam początkująco wegetujące trawki, no i zdeptaną ziemię. I każdy z tych elementów był, można powiedzieć, jeszcze miał swoją wibrację, czyli no czasami o takie, taki sposób postrzegania zahaczają ludzie, kiedy używają jakichś mocnych halucynogenów. No nie takich jak marihuana, ale ayahuasca czy jakieś tam kaktusy, aczkolwiek to też jest dość rzadkie z reguły. Przechodzi się na taki poziom fraktalny bardziej, kiedy się to wszystko widzi bardziej rozbite. Natomiast na poziomie wirów energii, które no, można powiedzieć, że są pierwotnymi skręceniami przestrzeni, które powodują manifestacje materii w przestrzeni, no to jest taki troszkę inny poziom. Jeszcze żeby to nałożyć na konkretny kształt, czy jednocześnie to postrzegać, no to można powiedzieć, że trzeba mieć uruchomione jednocześnie w mózgu wiele fraktalnie powielających się ścieżek synaptycznych, co jest dość rzadkim procesem w ogóle. Natomiast no powiem tak, skoro szaman do tego dochodzi, to do takiego momentu, to z pewnością będzie to możliwe również z czasem dla innych istot.
Więc jakby się wam kiedyś zdarzyło, to mogą być flesze na początku, bo jeśli pojawiłoby się to przez dłuższy czas, ten dłuższy czas, co zaznaczam, może być kilkoma sekundami i być odczuwalne jako długi czas, no to kiedy się to pojawi, to może zahaczać o obłęd. Więc też dlatego to mówię, żeby się nie przerazić, bo to faktycznie jest, no tak to fajnie może i brzmi, kiedy to szaman odpowiada, choć to dość trudno jest opowiedzieć, natomiast kiedy się tego doświadcza, no to po prostu w zasadzie mając jeszcze, a póki co, no jeszcze macie w sobie różnych programów obłędu, jak to szaman nazywa, wystarczająco, żeby coś takiego zinterpretować jako no już po prostu odlot i totalne szaleństwo. Więc no z tego względu szaman, żeby mógł takie rzeczy przenosić tak zupełnie na luzie, no to w którymś momencie musiał przejść przez proces obłędu ze świadomością, co też było rzeczywistym procesem, a nie próbą czy wyreżyserowanym, odegranym jakimś spektaklem, moim. I to też jest coś, co dość trudno przekazać, nawet kiedy się to z boku, no z boku nie do końca, no bo własnymi rękami to szaman kręcił, więc było to dość trudne, no ale też jest to z tego względu dodatkowo, można powiedzieć, ma dodatkową wartość, no ale to jest mało istotne w tym momencie. Rzucę okiem na czat. Tutaj odniosę się do tych channelingów Jodoli. Przesłodzone. To nie chodzi o przesłodzenie szamanowi, kiedy wypowiada się odnośnie channelingów, tylko chodzi o to, że one są interpretowane przez, można powiedzieć, zawsze poprzez programy, które funkcjonują, jeśli nie w operacyjnym umyśle, to w podświadomości. I w zasadzie no, takich istot, które channelingują wiernie przekaz, w zasadzie nie ma. Oczywiście czasami zdarza się tak, że robią to istoty, kiedy mają, można powiedzieć, wyłączoną świadomość, czyli kompletnie nie pamiętają tego, co channelują w momencie, kiedy się jak gdyby z tego wybudzają, bo robią to w odmiennym stanie świadomości. Ale powiem tak, w takie channelingi, które odbywają się w innym stanie świadomości, czyli wtedy, kiedy jest operacyjny umysł wyłączony, to szaman ma do nich dużo większy dystans niż do tych, które są zniekształcone programami umysłu. Ze względu na to, że z osobą wyłączoną można zrobić wszystko i powiem tak, ludzie, mimo że to tak pięknie wygląda i piękne jest tutaj zapodane na przestrzeń tłumaczenie, że właśnie, żeby nie było to koloryzowane przez programy umysłu, to istota jest wyłączana w pewien sposób, czyli jest wtedy takim dobrym kanałem. No powiem tak, z perspektywy czasu to jest fantastyczne tłumaczenie, żeby przekazać to, co ci, którzy właśnie są z drugiej strony tego łącza, chcieliby przekazać. Natomiast
czy w rzeczywistości jest to właśnie takie czyste i budujące, no to powiem tak, szaman tego nie osądza, bo nie odnosi się tu konkretnie do czegoś, mówię to tylko ogólnie. Natomiast z perspektywy czasu widzę, że tutaj jest to w większości jedna wspaniała manipulacja, która ma na celu konkretne efekty. No i tyle, no i tyle w zasadzie, nie ma sensu tego tłumaczyć. Każdy może sobie to w swoim postrzeganiu poukładać i mieć zdanie własne, natomiast no, szaman ma właśnie takie. Bez osądzania tutaj tego w jakikolwiek sposób, czy to takie, czy to śmakie, po prostu opowiadam wam tylko, jak z perspektywy szamana ten mechanizm wygląda i dlaczego jest w zasadzie używany. Zresztą to wynika z zupełnie... czy powiem inaczej, uzasadniał to szaman przy okazji zupełnie innych treści, więc ci, którzy to zauważają, mogą to połączyć, natomiast generalnie nie mam ochoty, szaman nie ma ochoty się wypowiadać na temat channelingu. Dopóki one funkcjonują, to znaczy, że ta świadomość tutaj planetarna jest no, totalnie jeszcze w powijakach. Kiedy istoty, można powiedzieć, wychodzą, czy wchodzą faktycznie w obszar wysokiej świadomości swoimi operacyjnymi właśnie możliwościami, channelingi nie są potrzebne, bo i przekaz werbalny jest możliwy jako czy werbalizacja jest możliwa, z drugiej strony przede wszystkim jest możliwe rozumienie, czyli dwa elementy niezbędne do tego, żeby było minimalne zniekształcenie treści, które są channelingowane czy przekazywane. Natomiast no, do tego potrzeba już takich sprawnych operacyjnie obwodów na wielu poziomach i przede wszystkim mocnego już zintegrowania istoty, a nie rozczłonkowania po przestrzeni po prostu nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak. Na tą chwilę to jeszcze tak wygląda, ale myślę, że również wy przede wszystkim z czasem i praktyki, które wykonujecie, będziecie doświadczać zupełnie innych poziomów integracji. W świadomości operacyjnej, zaznaczam, nie wtedy, kiedy będą to fleszowe wrzuty czy obszary senne, które też mocno się rozwinęły u wielu z was. Nie tylko wśród was jako słuchaczy szamana, ale generalnie tutaj właśnie przestrzeń umożliwia dość mocną pracę właśnie w tych obszarach w tym czasie, żeby jeszcze ten proces całego uzysku fali, który no, jeszcze ciągle trwa, mógł być zwiększony.
Jeszcze jedno, skoro szaman zaczął odnośnie tych channelingów, bo tutaj ostatni. Oczywiście powiem, myślę, że to, co Jodola piszesz, że większość z nas by się nie przebudziła, gdyby nie channelingi. No, jeśli tak to postrzegasz, no to pewno tak jest, więc trudno w ogóle z tym polemizować. Natomiast no, szamanowi nie chodzi o to, że by w jakikolwiek sposób channelingi deprecjonować, natomiast no, one z racji właśnie tego, że w większości wypadków są używane przez tych, którym niespecjalnie zależy na uzysku tutaj stałego okresu fali dla istot żyjących w ludzkich ciałach. Niestety tak to szaman postrzega z perspektywy czasu. Przede wszystkim te channelingi są totalnie niespójne, jeśli popatrzeć na to. Oczywiście różne istoty są channelowane. Z jednej strony mamy tutaj cały obszar channelingów od niby istot z innych cywilizacji, z drugiej strony od istot z innych gęstości. No i co może szaman na ten temat powiedzieć? I jedne, i drugie są nierzadko, czy w większości wypadków, zamknięte w tym samym hologramie, w którym oszustwa, jak to szaman mówi, w którym jesteśmy zamknięci my sami, jako ludzie, póki co. I w zasadzie taka główna konkluzja, żeby ten temat zakończyć. Te istoty wcale nie mają możliwości głębszych wglądów de facto w przestrzeń i informacje dotyczące w zasadzie dowolnych tematów, które możemy sobie wyobrazić, niż istoty ludzkie. I to trzeba w którymś momencie warto moi mili zrozumieć. Bo dopóki będzie tutaj przekonanie, że ta wyższa świadomość pochodzi z innych gęstości, z innych światów, albo od istot duchowych, no to szaman powie tak, no to znaczy, że kolejny raz się nie udało, albo powiem tak, udało się tym, którym zależało na tym, żeby nic tutaj się nie zmieniło. No i w zasadzie tak można by to podsumować. Kto słyszy, co szaman mówi, no to wnioski swoje wyciągnie. Kto jeszcze tego nie słyszy, no to cóż, to pozostaje cała masa i całe półki uginają się od wszelkiej maści channelingów. No i można z nich korzystać po prostu. Teraz niedługo MTV
będzie gościć takiego właśnie channelingowca, jednego z lepszych z punktu widzenia postrzegania szamana. Ramatis Mam, nie wiem, czy ktoś z was miał do czynienia z jego channelingami, jego książkami. One już z 10 lat są. Szaman nie pamięta, bo w zasadzie to zaraz jak się pojawiły te książki, to się szaman z nimi zapoznawał. No i w zasadzie z perspektywy czasu, jak patrzę, no to są jedne z najwierniejszych channelingów, jakie w tym czasie, przynajmniej z jakimi szaman się zetknął przez ostatnie te 15 lat, powiem tak, minimum. Natomiast nie tylko z takimi szaman się stykał, natomiast to były takie najistotniejsze dla tego całego procesu transformacji. Ale z perspektywy szamana nawet tamte channelingi, wiele z nich jest channelingami z poziomu również zamkniętego hologramu, z czego warto sobie zdawać sprawę. Zresztą szaman na pewno ich nie będzie interpretował. Powiedział tylko, jak on to widzi z jego perspektywy. Ci, którzy mają ochotę, mogą się z tym zapoznawać, choć to sporo literatury, bo to chyba 6-7 książek. Natomiast ciekawy jest szaman właśnie, na ile tutaj teraz wrzuty systemowe będą właśnie z poziomu odbioru przez Ramatisa tych channelingów teraz, ponieważ już jakiś czas temu, jak to szaman mówi, publicznie ogłosił, że już skończyły się z nim istoty światła komunikować, a jak szaman słyszy generalnie istoty światła, to dostaje lekkiej wysypki, bo ta jedna strona hologramu, ta miłość wszechogarniająca i te istoty światła, to jest tak jak księżyc, którego pełnię obserwujemy co 28 dni, tylko że to jest ciągle ta połówka tej pełni. No i szaman też to w wielu audycjach, tych takich, jak to zwie, szamańskich mówił, ale to też trzeba w którymś momencie usłyszeć, jeśli chce się zobaczyć całość, czy jeśli się jest gotowym na całość. No i moi mili, pierwotne kody źródła, chociaż to jest dopiero początek i w zasadzie ćwiartka, choć to jest ten warunek konieczny do tego, żeby mogły dalej pojawić się na przestrzeni, docelowo mają pokazywać tą rzeczywistość zintegrowaną i w sposób całościowy, a nie w sposób połowiczny. Tutaj w zasadzie tyle na tą chwilę wystarczy. Dlatego uruchamiają one tak mocne procesy i w świadomości, i w ciele, kiedy się je praktykuje. Ponieważ każdy program, który można powiedzieć na poziomie operacyjnym, uniemożliwia manifestacje treści, które są bardzo proste i bardzo spójne i bez problemu czytelne przez każdą istotę, która może się z nimi zapoznać. Natomiast czytelność tego jeszcze nie powoduje, że
można w ogóle zobaczyć, że w tym jest perspektywa, czy że jest to, można powiedzieć inaczej, treść holograficzna. O. I to by było na tyle. To właśnie takie wrzuty holograficzne będą takimi znacznikami dla rozpoznania, dla tych wszystkich, którzy usłyszą to, co szaman mówi. Bo nastał taki czas, że świadomość może zostać przekształcona na poziomie, czy nie na poziomie, tylko w sposób realny, tylko poprzez istoty żyjące w materialnych ludzkich ciałach, moim imieniem. Ci, którzy tego rozpoznania mieć nie będą, no to cóż, będą pracować nad, czy powiem tak, będą korzystać z tego, co szaman przed chwilą pokazywał. No to chyba jeszcze raz pokażę, by się mi myszka naładowała, bo to jest wystarczająco odzwierciedlające ten proces. Natomiast właśnie, moi mili, a propos rozpoznań, takie info, żeby nie były to właśnie rozpoznanie tego chomika, żeby nie musiało tak się to odbywać, to uważność, którą możecie już, przynajmniej niektórzy, zachować, czy używać uważności. No po prostu być uważnym do tego stopnia, żeby zacząć wychwytywać rozpoznania z przestrzeni, ponieważ do tej pory też z tego, co szaman mówił, można było odnieść wrażenie, że to my jesteśmy w stanie, czy mamy możliwość popełniania tych rozpoznań przez z poziomu naszej percepcji osobowej. Natomiast tutaj właśnie szaman troszeczkę to zmodyfikuje. Moi mili, kiedy staniecie się autentycznie uważni, zauważycie, że rozpoznanie może być popełnione dla was z poziomu, można powiedzieć, każdej takiej operacyjnej sytuacji, w której funkcjonujecie, w której się przejawiacie, i przez w zasadzie dowolną istotę ludzką, z którą wchodzicie w relację.
No i szaman wam w tym pomaga, bo oczywiście niektórzy mogli tego doświadczyć i to zauważyć, ale wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i takie łatwe do zauważenia przez niektórych. Więc no co, po prostu was na to uczulam. Na pewnym poziomie jesteśmy, jak to obiegowo, wszyscy lubią powtarzać, jednością, ale moi mili, żeby nie było to tylko pierdzielenie o Chopinie, powie trochę szaman, metaforycznie, to ten poziom też należy przejawić, bo tylko przejawiając ten poziom, można przejść na poziom funkcjonowania, czy poziom, rzeczywistość funkcjonowania w tak zwanym permanentnym, choć to jest niedoskonałe określenie, ale póki co nie ma szaman słowa, żeby to lepiej wypowiedzieć, w tak zwanym permanentnym rozpoznaniu. To jest, można powiedzieć, stan życia, czy stan bycia, ale bardziej stan życia w pełnym przejawieniu. Czyli korzystający, jak to ósma, ostatnia linijka pierwszego kodu źródła mówi, korzystający z pełni twórczego potencjału. No i co? No i w zasadzie też ci, którzy słyszą, co szaman mówi, to będą w stanie z tego skorzystać, kiedy przyjdzie czas. Ale żeby było to możliwe, trzeba przynajmniej na potencjale próbować być z każdym dniem, z każdą chwilą, z każdym oddechem głębokim, bo oddech to napełnia i oddech to umożliwia być coraz bardziej uważnym. Wtedy pojawi się przestrzeń. A kiedy pojawi się przestrzeń, pojawi się również możliwość. Kiedy pojawi się możliwość, pojawi się więcej przestrzeni. A kiedy jest więcej przestrzeni, jest więcej możliwości. I tak to się wypełnia. Coraz bardziej. Multiplikuje i daje poczucie i umożliwia głębsze przejawienie. Po prostu. Tyle. Tylko tyle, czy aż tyle, nie ma znaczenia. Kto słyszy, co szaman mówi, to ma możliwość po prostu coś z tym zrobić. W pewnym momencie
następuje połączenie i nie ma znaczenia, czy to my rozpoznajemy w swojej przestrzeni, czy ktoś rozpoznaje dla nas w swojej przestrzeni, bo kiedy jest uważność, to i jedna przestrzeń, i druga przestrzeń jest jedną przestrzenią. Oczywiście można pójść dalej, ale to jeszcze nie ten moment, żeby robić następny krok. Dzisiaj te treści są, moi mili, bardzo otwierające i po tym będzie mocny wysyp treści, szczególnie u tych, którzy praktykują z pierwotnymi kodami źródła. Więc się szaman z wami podzieli rozpoznaniem dla was, żeby starać się głęboko oddychać, mimo że teraz słońca nie będzie w najbliższych dniach za dużo, ale każdą chwilę, kiedy ono się pojawi, wykorzystywać do tego, żeby być jednym ze słońcem. To już nie chodzi teraz o medytację, chodzi o to, żeby spróbować to poczuć. To taki następny etap się aktywuje. Kto słyszy, co szaman mówi? No to słyszy po prostu. Szaman patrzy jeszcze na te wasze wpisy. Tutaj Alina na koniec, ale nie wiem, jaki to ma wpływ na inne istoty, gdy rozpoznajemy siebie w nich. Właśnie, moi mili, z tym to szaman radzi uważać właśnie z takim patrzeniem na to. Dzielić się póki co warto rozpoznaniem albo być uważnym na tyle, żeby to rozpoznanie, które ktoś dla nas popełnia, wychwycić i móc użyć w swojej przestrzeni. Natomiast kiedy szaman widzi taki wpis, że my rozpoznajemy siebie w innych istotach, to tak mu ciarki chodzą po pacierzy. Powiem tak. Kiedy potrafimy
oddzieli ziarno od plew i istotę od tego, czym ona nie jest, to te dywagacje i takie mniej czy bardziej trafne metafory możemy w ogóle odrzucić i w zasadzie nawet nie mają opcji na powstanie, bo są do niczego niepotrzebne i nieużyteczne. A dopóki mamy patrzymy na inne istoty przez pryzmat obłędu, który jest w nas albo jest w nich, no to lepiej nie utożsamiać siebie z tą inną istotą. Natomiast rozróżnić w uważności swojej, że każda czy dowolna istota może dla nas, jak to szaman parę razy dziś powiedział, popełnić rozpoznanie. Dla nas przydatne, dla nas użyteczne. I to jest przestrzeń wspólna. Nie przestrzeń istoty, w której nie wiadomo jaki i ile obłędu jeszcze tkwi, i kiedy utożsamimy się z tą przestrzenią, to możemy popaść w obłęd, z którego, powiem tak, sami jeszcze często ze swojego nie wyszliście, a już chcecie się pakować w jakiś, który dla was jest kompletnie nieznany i może być w niektórych miejscach kompatybilny, więc można to powiedzieć znany, ale no, przestrzenią obłędu lepiej się nie dzielić. Lepiej się dzielić rozpoznaniem. I no i tyle. Także no, fajnie, szaman też się cieszy, że takie pytanie czy stwierdzenie padło, że mógł się odnieść, bo myślę, że to taka dobra konkluzja na koniec tej dzisiejszej audycji. I myślę, że wystarczy. Bo myślę, że treści zapodanych na przestrzeń dość i reperkusje tego będą. No. To na koniec. Na koniec się miał szaman do wpisu Aliny, a tu jeszcze wpis Jodoli się pojawił. Ale nie wiem, do czego się odnosi. Rozpoznanie, moi mili, albo jest, albo go nie ma, a nie jest dobre albo złe. Kiedy jest, nie powinno być wątpliwości. Kiedy są wątpliwości, to znaczy, że go nie ma. Nawet jeśli ono jest, a są wątpliwości,
to go nie ma, bo nie potrafimy z niego skorzystać. Rozpoznanie, z którego nie korzystamy, no powiem, co nam z niego? Czy nas buduje? Nie bardzo. Więc na koniec dzisiejszej audycji wam szaman życzy tylko takich rozpoznań, z których macie odwagę skorzystać. No i dobrej nocy wam życzę przy okazji. A czy jutro będzie audycja? Nie wiem. Może. Bo jutro może być również gorący dzień, więc postara się szaman wrzucić, ale nie przegrzewajcie obwodu w razie czego kiedyś jej posłuchacie. Trzymajcie się, moi mili. Dobrej nocy.